Formuły z dopiskiem jeżeli w Excelu są nieodłączne w pracy z danymi. Nieraz będziemy zamieniali błąd na coś innego, nieraz będziemy podmieniali jakiś tekst na inny, czy też liczyć ile powtarzających się cyfr mamy w naszym zakresie. Ja jestem Piotrek, a dziś pokażę Ci pięć formuł, które w swojej budowie używa wyrażenie jeżeli. Zacznijmy od formuły równa się jeżeli. Formuła ta sprawdza, czy w określonych przez nas komórkach argument został spełniony, czy też nie i w zależności od tego, czy nasz wynik jest pozytywny, czy też negatywny, możemy sami wybrać, co ma zrobić. Załóżmy, że chcemy sprawdzić, czy wypisane tutaj cyfry są większe od miliona oraz od razu określić, że jeśli daną cyfra będzie większa, ma zostać wpisany tekst, większa od miliona lub mniejsza od miliona, jeśli rzeczywiście będzie mniejsza. Zaczynamy od wpisania równa się, jeżeli, otwieramy nawias, Wybieramy naszą komórkę z cyfrą, wybieramy znak większości, wpisujemy liczbę milion, wstawiamy średnik, teraz wpisujemy, jaki tekst ma się pojawić, gdy warunek zostanie spełniony, otwieramy cudzysłów, większa od miliona, zamykamy cudzysłów, średnik, teraz tekst, który ma się wyświetlić, gdy warunek nie zostanie spełniony, cudzysłów, mniejsza od miliona, cudzysłów, zamykamy nawias, enter. Uzyskujemy przejrzyste informacje, która cyfra jest większa, a która mniejsza ponieważ w zerach łatwo się pogubić, a dodatkowo zwróćmy uwagę, że korzystaliśmy z widoku bez przecinków i dwie liczby wyglądały jakby były równe milion, a nie są. Było to bardzo proste zastosowanie, ale mam nadzieję, że logika tej formuły została zrozumiana. Co jeżeli podczas liczenia natrafimy na błąd? W ostatnim filmie z błędami dowiedzieliśmy się, że jest ich naprawdę sporo. Wykorzystajmy nasz błąd hashtag dziel przez zerowy krzyknik, który występuje w momencie, gdy staramy się podzielić jakąś liczbę przez zero lub pustą komórkę. Żeby pozbyć się tego błędu, wystarczy dopisać za znakiem równa się, jeżeli kropka błąd, otworzyć nawias, w wartości zostawić naszą formułę dzielenia, średnik i teraz wpisać co ma się pokazywać, jeśli błąd zostanie napotkany. W zależności od tego, co chcemy robić dalej z naszym zbiorem, musimy podjąć decyzję, czy ma być to jakiś tekst czy cyfra. Jeśli mamy zamiar dalej, na przykład sumować te liczby, warto wpisać chociażby 0. Jeśli chcemy znaleźć miejsce, w którym jest błąd, ponieważ ktoś zapomniał uzupełnić jakiejś kolumny, możemy wpisać w cudzysłowie do sprawdzenia, po czym zamykamy nawias i zatwierdzamy enterem. Widzimy, że wszędzie, gdzie Excel był w stanie wykonać dzielenie, wstawił prawidłowy wynik, a tam, gdzie napotkał błąd, wpisał nasz tekst. Kolejna formuła pozwoli nam na zliczenie, ile razy w określonym zbiorze występuje nasz warunek. Jak widać mamy ciąg cyfr, który powiedzmy, że jest ocenami ze sprawdzianów w dzienniku dla 30 uczniów. Gdybyśmy mieli ręcznie liczyć, ile było jedynek, dwójek i tak dalej, to zajęłoby nam bardzo dużo czasu. W związku z tym, że oceny są od 1 do 6, podliczmy, ilu uczniów dostała konkretną ocenę za pomocą formuły licz jeżeli. Przy jedynce wpisujemy formułę równa się licz, kropka, jeżeli, nawias teraz wybieramy zakres w którym ma szukać naszego kryterium zablokujmy go sobie dolarami klikając klawisz F4 żebyśmy mogli naszą formułę przeciągnąć w dół średnik wybieramy kryterium czyli w naszym przypadku będzie to uzyskana ocena zamykamy nawias zatwierdzamy enterem przeciągamy formułę aż do szóstki Wstawmy na samym końcu sumę by zobaczyć czy liczba znalezionych warunków zgadza się z liczbą naszych uczniów 30, czyli się zgadza. W szybki sposób otrzymaliśmy liczbę osób z poszczególnymi ocenami. Ostatnie dwie formuły zrobimy za jednym zamachem, ponieważ sposób działania jest taki sam. Jedna z nich zwraca sumę pojedynczego kryterium, a druga średnią. Na przykładzie trzech pracowników w sklepie policzmy, ile każdy z nich zrobił u targu oraz jaka wyszła średnia wartość transakcji na każdego z nich. Zaczynamy więc od sumy. Wpisujemy równa się, suma. Kropka, jeżeli, nawias, wybieramy teraz zakres, w którym szukamy naszego kryterium, czyli naszego pracownika, blokujemy zakres byśmy mogli go przeciągać, średnik. Teraz wybieramy kryterium, którego szukamy w zaznaczonym zakresie, czyli nasz numer pracownika, średnik, zakres, który ma być sumowany, gdy Excel znajdzie naszego pracownika. Zaznaczamy zakres wartości paragonu, jego także blokujemy, zamykamy nawias, Enter. Przeciągamy formułę w dół i wstawiamy na końcu sumę, by sprawdzić, czy nasz utarg dzienny podzielony na pracowników zgadza się z sumą. Zgadza się. Dla średniej sprzedaży robimy dokładnie te same kroki, które dla sumy tylko formułę zaczynamy od równa się, średnia kropka jeżeli. Otrzymujemy średnią wartość paragonu każdego z pracowników. Pamiętajmy, że tutaj nie ma sensu sumować wartości. Jeśli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, by nie przeoczyć kolejnych filmów. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.